Siemanko, no i tak mordeczki, ostatni dzień w Holandii, za chwilę idę się położyć, trochę się prześpię, no i ruszam do Polski. Oczywiście postanowiłem swojej rodzice zrobić niespodziankę i zabiorę cebulki do Polski, w tym zadzwoniłem do przyjaciela, już go pewnie znacie, on już właśnie wypatrzyłem, że przyjechał, no i ma na mnie dostawę cebulek. Masz te cebulki? Pewnie, że mam. No, znacie go, już był u nas na kanale. Siema mordo. Siema. Jak tam? Bardzo dobrze. Widzę, cebuleczki dla mnie masz? Pewnie. No to zajebiście. I co, fajne będą? Fajne? Z tego? Na pewno. Kiedyś jechałem jesienią do Polski, w jakiejś miejscowości już w Polsce przycisnął mi pęcherz, musiałem się zatrzymać. No, przy jakiejś drodze w lesie się zatrzymałem, wyszedłem, zrobiłem co miałem zrobić. Później jeszcze chciałem ściągnąć coś z bagażnika, jak wyciągałem picie, to kilka cebulek wyleciało. To pomyślałem, że to jest znak. Wcisnąłem je w ziemię, żeby sobie wyrosły. I pojechałem. Kiedy jechałem kolejny raz na wiosnę tamtą trasą, z cebulek wyrosły piękne kwiaty, a w tym miejscu zaczęły stać tirówki. Kobiety kochają cebulki. Jeżeli chcecie sprawić komuś również miły prezent, tak jak Adrian, zapraszam na stronę www.sadzimycebulki.pl. Na fejsie też mnie znajdziecie, wchodząc na stronę, poprawicie pozycjonowanie strony w Google, będę lepiej widoczny. Dzięki temu, że te panie z trasy też coś zamówią jeszcze. Zapraszam bardzo. Oby potem u mnie tam nie stały. Dobra mordeczki, ja za chwilę idę się położyć, a potem wstaję i ruszamy w drogę. A więc zapraszam na film. Jak widać, jest jasno, zatrzymaliśmy się na stacji, bo pęcherz przycisk. Jest godzina 6:30. My już jesteśmy daleko w Niemczech. Na razie mamy drogę dość spoko. Staliśmy ogólnie chyba tylko z 10 minut w korku, więc nie jest źle, ale przed nami oczywiście jest dość długi kawał drogi, więc mam nadzieję, że nic gorszego nie będzie niż to, co mieliśmy. Mam nadzieję, choć wiecie, jak to jest jadąc. Pogoda też zajebista do jazdy. Nie jest za ciepło, nie jest za zimno. 19 stopni jest. Niby po drodze gdzieś mają być deszcze, no ale to zobaczymy. Dobra. Załatwiona, no to lecimy dalej. Jak widzicie, kochani, już jesteśmy w Polsce. Zobaczcie. To są prawdziwe polskie bułki na całą rękę, nie to co te holenderskie malutkie. Oczywiście moja sobie wzięła Bigos, ja sobie wziąłem Żurek. Zjechaliśmy w innym miejscu zjeść coś, bo okazało się, że gdzieś tam dalej był wypadek i by trzeba było z godzinę czekać. A więc zjechaliśmy tu, nie wiem gdzie nawet się serwujemy, ale ważne, że jedzenie serwują i jest kibel. No nic, my sobie kochani zjemy, oprócz tego tymbarki do wypicia i zobaczcie co miałem pod kapslem. Na dobre i na złe, wszystko jest możliwe. Dobra kochani, my zabieramy się za jedzenie, a potem wsiadamy w auto i śmigamy dalej, nie? A więc smacznego. Który chcesz? No i oczywiście zdążyliśmy zjeść. Niestety wypadek dalej jest na tej drodze, więc jedziemy takim zadupiem. Akurat trafiliśmy na dożynki. Zobaczcie sobie, jak fajnie przygotowali sobie manekiny jakieś. O, świnie to ja lubię jeść, chyba jak każdy, podejrzewam. No nic, powiem wam, że lepiej się poruszać drogą niż stać w miejscu tam godzinę, czyli musiał być jakiś konkretny wypadek, bo dalej sprawdzaliśmy, to wszyscy tu jadą, no i tam dość spory wypadek był, bo ponad pół godziny my jedli, no i jeszcze teraz piszę, że jeszcze jest godzina opóźnienia, wszyscy stoją, więc zobaczcie, jedziemy takimi zadupiami teraz, no ale ważne, że się poruszamy, nie? Mamy jeszcze 400 km, niecałe 400 km do domu, a więc damy radę, bliżej niż dalej. Przez Niemcy jechaliśmy, mieliśmy 19 stopni praktycznie całą drogę. Wjechaliśmy do Polski, jest 27,5. Masakra. Dobra, ciśniemy dalej. No i tak moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już na miejscu. Powiem wam, że kawał drogi przejechaliśmy, zajęło nam to około 13 godzin. Oczywiście wiadomo, odliczyć te przerwy, postoje, które mieliśmy, musieliśmy też jechać tam kawałek objazdem. Ale tu mamy po dojeździe na miejsce niespodzianeczkę, browarek musi wlecieć.
Przepraszam za te psy, bo jesteśmy w Świętokrzyskim. Tu jest pełno psów dookoła, one wszystkie szczekają jak szalone. Nieważne, ważne, że dojechaliśmy cało i zdrowo. Nie mieliśmy żadnych problemów po drodze. Przez całe Niemcy była tak 19 stopni było, do 20 można powiedzieć, a wjeżdżając do Polski, buf, prawie 30, nie? No powiem wam, że myślałem, że ucieknę od tych upałów z Holandii, a tu się wbiłem w nowe upały. No ale nic, na wolnym to całkiem inaczej będzie, nie? Oprócz tego dużo komentarzy tam padło, że kurde dalej Leonem jeżdżę. Powiem wam, moi drodzy, jedno. Ja te auto kupiłem dawno temu, ale ja jestem bardzo pewny za te auto. Ja wiem, że ja wsiądę, odpalę i ja dojadę na miejsce. Po drodze pełno nowych aut stoi, które nie dojeżdżają, a te auto tylko trzeba zalać i jechać. Wcześniej mi serce strzeli niż serce w moim samochodzie, więc naprawdę ciężko mi go jest sprzedać. Tym bardziej, że tak jak mówię, ja wiem, że ono mnie wszędzie do celu dowiezie bez żadnego problemu. A więc niech jest, dopóki się nie rozpadnie, to nim będę jeździł, bo wiem, że wsiądę i dojadę. No nic, kochani, zaczynamy urlopik. Dzisiaj pójdziemy się trochę pożyć, widzicie, słońce jeszcze świeci, ale oczy mnie już pieką, bo jednak kawał drogi się jechało. W Niemczech trochę padało, więc wiecie, to też jak wycieraczki walą, no to wtedy kurde i oczy szaleją, nie? Więc wypiję piwko, może jeszcze z 2-3, no i kładę się spać. No i oczywiście zaczynamy vlogi z Polski, z urlopu, a więc do jutra, kochani, nie? Elo!